Dzień dobry. Dzisiaj Państwu przedstawiamy Volkswagena Phaetona z 2003 roku. Jest to auto z najpotężniejszym silnikiem, jaki był oferowany w tych autach. Jest to 6-litrowy silnik W12, tutaj o mocy 420 koni. Została tutaj zamontowana instalacja KME Nevo. Oczywiście nie jedna, tylko dwie, bo jest to 12 cylindrów, więc tutaj dwa zestawy 6-cylindrowe zostały zamontowane. I tutaj pokażmy poszczególne elementy. Na pierwszym planie widzimy wtryskiwacze gazowe. Są to w tym przypadku wtryskiwacze Barracuda. Jak widzimy, 12 sztuk. Komputerów od instalacji gazowej nie będzie widać, są one głęboko ukryte w podszybiu. Tam też pod tą kratką są nasze podłączenia techniczne. Reszta filtrów też jest akurat tutaj ładnie wszystko przysłonięte pod osłonami. Na samym dole znajdują się dwa reduktory. W tym przypadku są to reduktory Magic. I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest około 22 litrów, po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 25 litrów, czyli oszczędzamy na każde 1000 km blisko 600 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 1100 zł, na LPG już będzie to tylko 500 zł. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w aucie został zamontowany na słupku po lewej stronie. Jest on bardzo dobrze widoczny z miejsca kierowcy, a jednocześnie niewidoczny z zewnątrz. Wlew gazu mamy pod klapką. Jak widzimy, mamy tutaj dwuczęściowy wlew dokręcany. Zbiornik w aucie mamy, jak widzimy, zbiornik walec. Tutaj został zamontowany zbiornik 90-litrowy, co daje nam około 70 litrów gazu, zasięg blisko 280 km. Jak widzimy, on jest idealnie wpasowany, więc nic większego tutaj się nie mieści. I tak, podsumowując, cena zestawu czy instalacji KME Nevo w tym konkretnym aucie jest to koszt 9000 zł i zwrot następuje bardzo szybko, bo po około 15 000 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.